Alicja Giedryś jest zawodniczką sekcji pływackiej osób niepełnosprawnych ruchowo Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego Szansa Start Gdańsk. Od wielu lat startuje w zawodach odbywających się na pływalniach, a od ponad 10 lat również na wodach otwartych. Pływackim celem zawodniczki jest przepłynięcie kanału La Manche, łączącego Anglię z Francją. Sama przeprawa, jeżeli chodzi o dystans, to nie jest nic jakiegoś tam specjalnie nadzwyczajnego w linii prostej, to są 32 km. Natomiast trzeba się mierzyć z dosyć niską temperaturą wody, w granicach pewnie 15, 17, może 18 stopni, zależy od momentu. Silne prądy, mocne falowanie, więc to są takie najtrudniejsze elementy. Przygotowania do przepłynięcia kanału La Manche wiążą się z dużymi kosztami. Jak sobie radzisz z finansowaniem przygotowań? Jeżeli chodzi o przygotowania treningowe, teraz wspiera mnie mój klub. Trenuję na obiektach uczelni w klubie Szansa Start Gdańsk. Mamy bardzo dużo godzin treningowych, więc to jest podstawa. Natomiast tak, no sam wyjazd to są duże koszty. Poprzednie dwa wyjazdy w praktycznie 90% finansowałam sama. Pewnie będę się zabierać zaraz za szukanie jakiegoś wsparcia, gdzieś tam każdy drobny sponsor byłby pomocny. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że jakby finanse nie będą powodem. Możesz zdradzić, jaki jest całkowity koszt, by spełnić twoje marzenie. Ja dla bezpieczeństwa nie patrzyłam jeszcze dokładnie na ceny poinflacyjne w Wielkiej Brytanii, natomiast no, mówimy o kwocie gdzieś między 30 a 40 tysięcy, to jest taki rząd. Że liczysz na wsparcie firm zewnętrznych, sponsorów? Dokładnie tak. Takie mam marzenie, więc muszę to dobrze przemyśleć i zacząć aktywnie działać. Trzymamy mocno kciuki za powodzenie. Alicja, czy zdradzisz nam, jak wygląda twój tygodniowy plan treningowy i przygotowując się oczywiście do przepłynięcia kanału La Manche? Standardowo w sezonie jesień, zima, wiosna realizuję 9-10 jednostek treningowych na pływalni plus około 2 jednostek w zatoce. Pływania tyle, na ile temperatury pozwalają. W okresie letnim pływam, robię treningi głównie w zatoce. W tych działaniach, treningach wspiera cię pani trener? Zdecydowanie tak. Mocne wsparcie i wiara w możliwości trenerki dr Hanny Klimek-Włodarczak. No bez merytorycznego i psychicznego wsparcia ze strony trenerki to by nie miało sensu. Słynna pani trener, absolwentka tej uczelni, była trener kadry olimpijskiej pływaków, więc jestem dumna. Start planuję na sierpień przyszłego roku.